Piraci, witajcie moi drodzy w 60. odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. 60. Tak, to nie przypadek. Okej, okay, myśmy tu kontynuowali od razu poszukiwania skarbów. Chwileczkę, która to była mapa? Ta z moździerzami, tak? Tak, elitarne, nie, elitarne wybuchowe beczki. O, tu jest elitarny harpun. Elitarne ciężkie kule. Wybuchowe beczki. To mamy w sumie aż 4 upgrade'y. Dobra, to zobaczmy sobie na te magazyny elitarne wybuchowe. Beczki to było 502. 502, już wam zaraz powiem. 502. 502. Czyli to będzie gdzieś mniej więcej właśnie tutaj. Jeszcze niżej. O, tutaj powiedzmy, że to gdzieś będzie tutaj. 502 55. O, tutaj, gdzieś mniej więcej, czyli to jest ta wyspa, do której jeszcze nie mamy dostępu. Więc, no niezbyt nam to pasuje. Dobra, inna mapa. 901-263. Dobra, to będzie gdzieś naprawdę wysunięte aż tutaj. Tylko, jak to się z tym będzie jadło? Jest. Petite Caverne. Ha, dobra. To się tam możemy tepnąć w sumie. Bo teraz będziemy sobie trochę skarbów szukać. Gdyż chciałbym w końcu, wiecie, jakoś kawkę ulepszyć na fulla. Teraz mapa skarbów. Aha, trzeba sobie tak wejść. Trzeba będzie wejść przez te mosty. Dobra. Tu żeśmy już przeszli jedną część mostu. Teraz trzeba się parkurem wykazać. A jeszcze może nas zestrzelić. Pudło. Pudło, panie żołnierzu. Dobra. A teraz chciałbym w końcu to zrobić. Też wyczuwam, że gdzieś tutaj mniej więcej. Ale pewności do tego nie mam. O kurde. A, spudłował. Znaczy i tak by nie trafił. LOL. Co to było? Naprawdę? O, kolega chyba pomylił kierunki. On nie wiedział, gdzie miał pójść, więc musiał pójść w przeciwną stronę. Chodź tu. Dobra, wszystkich żeśmy już tu wykiwali. Kogo się tylko dało. No i gdzie mogę znaleźć taki skarb? Bo ja chyba już bardzo zbłądziłem. Albo chwileczkę. Nie tak od razu. Gdzieś to może być nawet tutaj. Dobra, szukamy skarbu. Zajrzyjmy jeszcze na mapę, dokładnie. A może chodzi o ten statek, że od tego statku mamy, wiecie, zacząć jakby szukać tego skarbu. Skoczymy tam? Nie da rady. Trzeba będzie tak to zrobić. Dobra. A więc zaczynamy od tego, że trzeba będzie jakoś w tą stronę podążać. On to już dobrze robi, tylko po prostu
My tu coś źle zrobiliśmy. Tak, przechodzimy sobie tym jednym mostem. Ale był chyba gdzieś drugi most, z tego co na mapie było widoczne. Nie wiem, najwyżej sprawdzimy całość. To wiecie. Warto sprawdzić wszystko. Gdzieś tutaj pewnie, nie? Nie, jednak nie tutaj. A jednak byłem w błędzie. Czyli na pewno ta mapa 901 musi być ta, bo to wiecie. Innej nie może być, dlatego jeszcze raz szukamy. No i dobra, przechodzimy sobie przez ten mostek. No i tutaj za bardzo nie widzę, gdzie kopać. Przecież tu raczej nie będzie się dało kopać. Więc jedynie mamy możliwość kopania w takich miejscach, gdzie jest tam w ogóle możliwe kopanie. Więc trzeba szukać tam, gdzie jest ziemia. Taka gleba jakby już. Co lampisz się, kolego? Nie ma tam miejsca na lampienie dla ciebie. No i szukamy, szukamy skarbu, wiecie, wyrywkowo. A beczki z prochem. Też się cieszę. No i tu gdzieś powinno to być. Mniej więcej. To ja nie wiem już. A chyba, że tutaj, chwileczkę. Chyba, że tutaj. Jest tu skarb? Mamy tu jakiś skarb? Do odkrycia? No nie ma. Jakie gówno. Szukamy dalej. Tutaj nie ma poddawania się. No nie umiesz się tu wspiąć, o. Lepiej już. Tak lepiej. Czy ja wiem, czy jest to dobry pomysł, żeby korzystać z tej windy, ale zaryzykujemy. Ty, kolega nam się tu chciał, wiecie, popisać. Ale nie zrobił tego, dlatego myśmy mu przeszkodzili. O kurde. A ja mam pomysł. Da radę wszystkich powystrzelać? Jak kaczki? Dobra, ryzykujemy! Dobra. Ja to gówno muszę i tak wybić. Dobra, przeładował sobie Kenway. On tu teraz podejdzie sobie. Nie wiem, który z nich tu podejdzie. No kolego, chodź tu! Jep. Jak dostał! O kurde, kolejny idzie. Jego też trzeba będzie wybić. Nie ma gleba. No zaraz znajdziemy ten skarb. Z tym, czym szukam. To wiecie, tutaj trzeba się trochę wykazać czymś więcej. Ale zaraz to znajdziemy, spokojnie. Trzeba szukać świecącego takiego promienia. Zaraz to znajdziemy. Troszeczkę poszukamy. Skarb będzie nasz. Są te nasze. Czy nie są one nasze? Ale to są jakby armatki. O, o. No, oczywiście. Znowu dostałem kopa w żyć. Wiem, troszeczkę się też wyraziłem niewłaściwie, ale. Tak to wyglądało. Szukamy, szukamy dalej skarbu. Znajdziemy skarb, to będziemy mieli wszystko. Jak nie znajdziemy, no to będziemy mieli gówno. Chociaż tutaj powinien się znaleźć skarb. To jest, są te identyczne, współrzędne, co się. One zgadzają z mapą skarbu, więc to się musi znaleźć. Ale gdyby ten wzrok orła mi pomógł bardziej, to może jeszcze by się to jakoś udało, ale widzę, że w ogóle mi nie chce pomagać.
Dobra, no więc jeszcze raz. Przecież myśmy tutaj dopłynęli, nie? 901. A innej nie ma. 901. To nie jest ta lokacja. Innej już nie ma. Są tylko te statki legendarne. No to. O, lipa. Trzeba szukać dalej. Ja nie odpuszczę, póki nie znajdę. No może jednak warto by było się wrócić. O, mamy chyba już jakiś trop. Mamy już jakiś trop. Jest! Proszę bardzo. A jednak. Dobra, i co tu będziemy mieli tym razem? Dobra, pominiemy sobie to. Schemat i trzy kafle. Dobra, mamy nasz schemat na, wiecie. Elitarne ciężkie kule. No, pięknie. Teraz będziemy mogli nawalać naprawdę. Oho. To aż będzie po prostu epickość. Dobra, my stąd się zwijamy. Boże, coś ty zrobił, Edward. Ty chciałeś się połamać? Czy co? Bo ja nie wiem. Widzę, że całkiem ciekawie się wam oglądało odcinek z MTA. Troszeczkę się, nie wiem, pohejtowaliście, ale może być. W sumie mnie to jest obojętne już, bo powiedziałem wam dawno temu. Jak wam się coś nie podoba, to róbcie co chcecie. Okej, dobra. Ja bym teraz uzupełnił te upgrade'y. Jep, do wody. Wiem, mogłem się tepnąć do kawki, ale bardziej mi się opłaca teraz tam, wiecie, podpłynąć i zrobić to, co trzeba. Jep. Dobra. Nie, ja nie do was, spokojnie, żeby nie było. Okej, ja odbiorę jeszcze swój hajs. Ciężko zarobiony. O, poświęcę go za 675 kamieni szlachetnych. Wiem, to było głupie. O, on mnie tu przyspieszył. Bęben, jak miło. Drewniana statua świętego Libertyna. Jakie imię? Libertyn. God damn it. Dobra, szukamy teraz misji z nagrodami. Wiem, poświęciłem ten liniowiec tylko po to, żeby dostać więcej kamieni szlachetnych. To jest i tak dobre, ponieważ mogę potem zebrać hajs, a statków jest nieskończoność, to wiecie. To było nawet dobre rozwiązanie. Szukam tych misji z nagrodami w dalszym ciągu. O, Barcelona do odblokowania. Kawałek tortu. A wyślemy coś. Coś w stylu liniowca. Aha, nie możemy. O kurde. To jaki statek to musi być? Jakiś liniowiec, nie wiem, pokroju levela 70? Nie żartujcie sobie. To kapowo. Chwileczkę. Tak patrzę, co tu jeszcze porobić. Szczerze, to już mi się trochę znudziło, te całe wysyłanie ich. Chociaż zobaczymy. O, do odblokowania Londyn. Wyślijmy sobie Hames tego. Jest 99% szans. I dobrze, nawet w sumie. I tak jest, są duże szanse. Bissau. Szukamy, jeszcze szukamy tych misji. Tych porządnych. Gibraltar. O, do odblokowania. O. Możemy skorzystać z takiej opcji. A jak naprawię statek? To będzie 100%? Nie będzie 100%. Dobra. Kolejny liniowiec do wysłania.
On sobie powinien dać radę. Coś jeszcze ważnego do wysłania? Jakieś nagrody dodatkowe? Nie ma. Dobra. Co z flotą? A. Jeszcze trochę trzeba będzie uzbierać. I wiecie, będzie nagroda. Szczegóły, HMS Diamond. Myślę, że tutaj mój znajomy mnie tu przyspieszy. Dobra, oporządzenie statku. Najpierw coś się sprzeda. O, proszę. I już można tutaj zarobić. Dobra, ulepszenie kawki to będzie jakie? O, jedno i drugie możemy dać. Pięknie. I już mamy tu kolejne upgrade'y na fulla zrobione. Z czego się cieszę. Dobra, tepamy się teraz w inne miejsce. Aha, tu on nie może zakładać. O, a można jednak. Ale fajnie. Dobra, elitarne wybuchowe beczki. To jest magazyn 502-34. Niestety tam nie dotrzemy, póki nie wykonamy więcej misji głównego wątku. A jest, elitarne wybuchowe beczki. Będzie 479. Trzeba szukać 479. 489. Zaraz to znajdziemy, spokojnie. 487. A, to będzie San Juan. Trzeba będzie się tepnąć najwyżej tutaj. Do Pinos Isle. A kto? Jak to szybka podróż niedostępna? Co wy pieprzycie za głupstwa? A, trzeba wyjść z floty Kenwaya. Najpierw. Dobra, teraz się możemy tam tepnąć. Tam, gdzie zaznaczyłem sobie cel. Jest, to jest ten... To jest jaskinie Devil's Eye. Jest. Dobra, tepamy się. Powiem wam, że teraz jakoś mnie wzięło na zbieranie skarbów. Więc tak też będziemy teraz robić. Nie ma to jakiejś tepiarki, nie wiem. Cokolwiek. No, trzeba będzie płynąć do tej kawki. No i mamy 2,3 km do przepłynięcia. Tak też sobie zrobimy. A, jeszcze to jest strefa zastrzeżona. To już w ogóle masakra. Co by tu jeszcze powiedzieć? Jakieś tematy rozwinąć. Powiem wam, że ostatnio mi się bardzo dużo chciało FIFA grać. A już nie taką FIFA Ultimate Team, tylko zwykłą taką, wiecie, niestandardową, poprzez granie poszczególnymi klubami. Widzę, że się tutaj będą pchać. Zrobić dla mnie miejsce, żule. Ło kurde, ale żeśmy ich zmasakrowali. To jest po prostu masakra. Ładnie to wyglądało. No. To się nazywa porządne zabijanko. Dobra. Teraz trzeba ich tu wszystkich, wiecie, zniszczyć. Je, kurde, co to za lagi. Dobra, zbliżamy się do nich. Coś to słabo nam idzie zabijanie z Folgierza. To lipa. Dobra, jep, zbliżamy się tam, gdzie trzeba. O, zauważyli już nas. Dobra, i drugi. Aj, spróbowałem. A teraz trzeba ich tu zniszczyć. Przeładuj sobie, przeładuj sobie. A, nie, a jednak nam nie da. Może teraz? Nie, trzeba go tutaj zmierzyć. O, 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 trochę nam załogi padło. Niedobrze. Dobra. Nie będziemy się tak bawić. Jest.
Pięknie! Quadra kill normalnie. No szkoda, że nie penta. Szkoda, że to nie jest LOL. Dobra, jest. Co by tu zrobić? Do floty Kenwaya i cię potem sprzedam za parę set kamieni szlachetnych, żebym mógł sobie dokupić kolejną sztukę doków. Dobra, zwiewamy stąd. Bo to teraz, wiecie, nie chodzi o to, żebym ciągle wojował z nimi. Teraz nie chcę się tym zajmować przez, wiecie, jakąś część odcinków. Teraz bardziej chcę się zająć kawką i skarbami. Jakie są w tych Karaibach? Fregata, ona coś płynęło przede mną. A raczej obok mnie. Dobra, płyniemy tak czy siak. Szkuner. Co my tu mamy? Brygi. Szkunery, a gówna najgorszej jakości. Śpiewajcie sobie tu szanty. My dopłyniemy tam i zaczniemy szukać tych skarbów i tam na pewno będzie ten schemat. A jeszcze kilos do przypłynięcia. Sorki, że ostatnio Wiedźmina nie ma, ale raz, że mi się tam parę razy nie chciało go nagrać, a dwa, no po prostu nie miałem czasu. Ale na Assassina zawsze mam czas, wiem. Trochę niesprawiedliwe, ale spokojnie, dzisiaj postaram się Wiedźmina wrzucić. Już na 100%. Co to za logi, kurde, co to ma znaczyć? Już jesteśmy na miejscu. Pięknie. Cumujemy i zaczynamy naszą podwodną podróż po skarby. Jep. Pięknie. Już zaczynamy. San Juan. 3 skrzynie i 2 fragmenty animusa. To świetnie, to będzie banał. A, jaskinie są. Jeszcze jaskinie przemytników. O, proszę. Nie no, tutaj są jeszcze ukryte jaskinie przemytników i to mi się podoba, naprawdę. Au, ukułem się trochę. Trzeba uważać, żeby się nie ukuć doszczędnie. Edward, ogarnij, czekaj, włącz sobie wzrok orła, będzie ci łatwiej. Bo jesteś ślepotą, to chyba dlatego. O kurde, trzeba uważać na tego węgorza. Dobra, uniknęliśmy. Kurde, węgorz jeszcze tutaj jeden. Jest. Dobrze, mamy kolejny fragment. Teraz tu na górę, wyżej. O, można się wynurzyć, żeby pozbierać swój tlen. Życie również. Nie, naprawdę podobają mi się te tatuaże, które ma Edward. Koleś naprawdę jest szalony. Dobra. Wracamy na ziemię. Włącz sobie wzrok orła. Aha, on nie może tak szybciej pływać. Inaczej mu się ten wzrok... O kurde, fucking shit! A, zakłócenia prądowe. O, to sobie skrzyneczka, chwileczkę. Nigdzie nie uciekam, póki nie zbieram skrzyni. Dobra. Wyżej płyń. I teraz tutaj. Jak nie mam. Dobra, możesz wyłączyć póki co. Chwileczkę, on się odwrócił. Sorry, musiałeś paść do wody. Czekaj, jakby teraz załatwić tego kolejnego kolesia? Tak tylko, żebym nas nie wykrył. Jep. Dobra, kolega już nam się tutaj nie pozbierał. Ewidentnie. Ale ja i tak nie mam pistoli, to żal. Ale wezmę twoją broń za to, bo nie mam czym nawalać. Wiem, trochę debilnie wyglądam. Taki półgoły z toporem.
Ale i tak trzeba gdzieś się teraz tu wspiąć. Dobra. O kurde. Chwileczkę. Wszystko na spokojnie. Okej, dobra, dobra. Wszystko jasne. O shit. O kurde, zauważył. Dobra. Dobra, rozbroję któregoś z was i walczymy, walczymy. Dobra. Widzę, że już tutaj pięknie działamy. A mamy bombę dymną. I tak załatwimy. Jep. O tak, żeśmy ich genialnie załatwili. Ale jeszcze ich skopiemy. Jep, pięknie. Gleba, dziady. Dobra, jeszcze tu mamy jakąś skrzynię. No, trzy z trzech skrzynek. Lol, jak to dziwnie mi się chodzi po tych skrzyniach. O, słuchajcie, już fragment. I ja cię kręcę. Co za szaleństwo. Pięknie, San Juan zabrane. A, ale ja chcę go skopać. Tak było fajnie. Nie da się. Dobra, znikamy. Jeb, do wody. I razem z nim. Pięknie. Jakie to było hardkorowe. Dobra. O, tuż przed nami mamy ten San Juan, który jest przeszukany. Dobra. Wracamy na ziemię. Szkoda, że tak nie mogę latać ogólnie. Tak półnago. To przynajmniej była jakaś odmiana. Dość ciekawa odmiana. Dobra. Najpierw tak. Mapa skarbu. Jest. Elitardy wybuchowe, beczki. Co jest? No szkurde. Chwileczkę. A da się jeszcze wrócić tam? O ile to możliwe. Kurde, zapomniałem się, widzicie? Zapomniałem się. I to ostro. Jeszcze raz trzeba tam płynąć. Kuziwa. Ja chcę tą mapę skarbów. I mi to wisi. Widzicie, za bardzo się zająłem poszukiwaniem skrzynek, że aż zapomniałem w ogóle o tym karpie. Dobra, jeszcze raz. Dobra, płyńże od razu. To na pewno nie tutaj. Dobra. Tym razem trzeba to znaleźć. Ale żem się po prostu, wiecie, zapomniał. Po prostu zapomniałem się. I to tyle, co mam do powiedzenia na ten temat. Kurde. Edward, ja nie chcę, żebym potem po tobie zdejmował tych kolców. Trzeba na te węgorze uważać. Są najgorsze kreatury. Czy rekiny są najgorsze? Ale wiecie, zależy jak się na to patrzy. Dobra, wynurzymy się na chwilę. Dobra, płyniemy od razu. Bez dyskusji. Dobra, tutaj mamy prąd wodny. Zakłócenia. Trochę nami powirowało. Ale żyjemy, tak czy inaczej. My już jesteśmy tak blisko. Dobra, zaczynamy. I tak już chyba nikogo nie ma. O, 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 jest ten skarb, jest, dobra. O to mi tylko chodziło. Chciałem ten skarb zabrać. Ja po prostu
O nim zapomniałem. O, przynajmniej tutaj jest realistyczny, bo jak nie ma mieczy, to skopa weźmie. Dobra, mamy te elitarne wybuchowe beczki. I to się liczy. Dobra. Już nawet nie ma co... Jep. A zrobimy wyższy skok wiary? Czekaj, wespniemy się na to. Co za szajstwo. Chwileczkę. Nie da rady, chyba. A, dobra. Co my się tam będziemy bawić? Jep, dobra. Mamy tym razem już nasz skarb. O to nam tylko chodziło. Teraz jeszcze jakiś powinniśmy zebrać ten skarbek. Teraz będziemy mieli te elitarne wybuchowe beczki. Zaraz zobaczymy w sumie, bo sobie kupimy ten upgrade do kawki od razu. Wiecie, nie będziemy czekać na ostatnią chwilę, tylko od razu bierzemy się do roboty. Dobra, mamy już uzbrojenie. Jep. Dobra, gdzie ten upgrade jest? Moc wybuchowych beczek. Kupujemy, kupujemy. I już mamy kolejny upgrade za sobą. Zarąbiście. Dobra, szukamy kolejnych skarbów jeszcze, bo mamy czas. To wiecie. O, elitarny harpun. Bardzo dobrze. To było 579. 579. O... 579, 720. Tak, to było to? Dokładnie. To się tam tepniemy. Jest, pięknie. Trzeba to wszystko zebrać, żeby, wiecie, już miał to z głowy. I nasza kawka naprawdę osiągnęła wysoki poziom. No to już nie warto zwlekać z tym. Dobra. A więc to będzie tutaj. No to wszystko jasne. Kurde, zladżyło. To ma być osobna wysepka, dobra. To nie trudno mnie znaleźć. To będzie banalne wręcz. Kurde, to tak tutaj się ścina. Tak ostro. Dobra. Damy tu radę. O, jest. O to nam tu chodziło. No tutaj gdzieś powinno to... Jest. I kolejna mapa skarbów, którą żeśmy wykorzystali na znalezienie skarbów, jest odnaleziona. Dobra. Jest elitarny harpun. I teraz możemy wrócić się do kawki po kolejny upgrade. Dobra. Pięknie. Jep. Okej. No, spoko. I jest kolejny nasz upgrade. Trzeba na sam dół zejść. Dobra, 4 kafle, to tam wiecie, jest nic. No i tutaj mamy już polowanie z harpunem. Wszystko na full. Ładownia. Jeszcze tylko tutaj zapas wybuchowych beczek. Czyli to, co teraz nie możemy zdobyć. Niestety, niedostępne jest. Poprzez wykonanie większej ilości misji. No i tutaj mamy tak, raz, jeden upgrade. Drugi upgrade, trzeci, czwarty, piąty. No, 5 upgrade'ów. Tak już jest naprawdę nieźle. Rozbudujemy szybko naszą kawkę. I to tak, że po prostu tego się nawet nie zauważy. Nie chciałem mapy. 40 ciężkich kuli mamy, nie. Naprawdę teraz przerąbanie jest. Okej, magazyn na elitarne wybuchowe beczki, niestety nie dostaniemy się. Jeszcze jakieś inne, takie poboczne, czy już nie da rady? No niestety. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze by było można, wiecie, tak popłynąć jeszcze. Byliśmy ostatnio tutaj, na Pinos Isle.
to byśmy się tepnęli i w sumie jeszcze byśmy mogli przeszukać jakby jego część. Ale z czemu ja tutaj korozal? Chwileczkę. Wszystko spokojnie. Nie wszystko naraz. Okej, okay, to się tepniemy do Ilea Wasze. I może podbijemy sobie jeszcze okręt legendarny. Co wy na to? Bo to nawet by był zarąbisty pomysł. To się tepamy do Nawasy. Poziom średni. I niszczymy okręt legendarny. Żeby dostać 20 kafli, wiem. Tylko po to tam się tepłem w sumie. Okej, okay, dobra. Jest nasz okręt legendarny. Płyniemy, bo to jest niedaleko. A nagroda jest naprawdę wysoka. I powinniśmy jeszcze zdążyć. Dobra, płyniemy. Damy radę, szybko ją wykończymy. Spokojnie. Ja to zrobię sobie na lajcie z ziewnięciem. I dam radę. Bo wiem, że moja kawka już jest tak wytrzymała, że to już nic nie przebije. A parę dziesiąt odcinków temu się paliłem na to, żeby zniszczyć okręt legendarny, jak nawet nie dawałem rady. Mimo wszystko nie wierzę, że nas pokonał. Tym razem mu nie daruję tego. Ghost ship. Już nas nie zatopi. Nie macie się czego bać. Tym razem się wkurzyłem. Furia. Ach, mocna furia. Dobra, płyniemy tam. Trzeba to gówno zatopić. Już od razu z moździerza. Nawalaj. Dobra. Wbijamy się, tak, taranem, dobrze. Co taki słaby ten taran. Dobra, pierdmy jeszcze z tego. Teraz moździerz. Okej, tak może być. Pouważać na niego też trzeba. I to ostro. Dobrze. Może i tak damy radę jeszcze. Trzeba tylko w to uwierzyć. Dobra. Pominiemy to wszystko. Dobra, z moździerzy. Jest. Dobrze. Damy radę, spokojnie. Teraz nam idzie lepiej. Dobrze, damy radę. Nie wiem, czemu tak zawsze na początku, wiecie, ginę z tymi statkami. Dobrze. Już chyba im się oberwało i to porządnie. Wiecie, też nie możemy się za bardzo cofnąć. Inaczej będziemy mieli przerąbane. Dobra, tutaj trzeba paść. Dobra, o, dostaliśmy. To porządnie. No, mocniej się nie dało. Dobra, straciliśmy tam jedną kreskę życia. Ale to jest i tak już nic dla nas. Bo i tak zwyciężymy to. Jak coś to wytnę, ten moment gdzieśmy tam zginęli. Dobrze, nawalamy ze wszystkiego, co się tylko da. Dobrze. Widzę, że to już ten statek się doszczędnie wypala. Dobra, Mirlis się lubi ze mną teraz bawić. Dobra, brasuj to. O, dobrze, przynajmniej mniejsze obrażenia. Gdzie ty płyniesz i w ogóle jak płyniesz? Dobra. Teraz nie możemy się tak dawać. Teraz już nie. Dobra, oni przynajmniej zlamili sprawę, a zbudowali. Trafisz,
Dobrze! Okręt widmo zatopiony. Tak jest. Poszło. I 20 kafli dla nas. Jest, 20 kafli. Dziękuję. Okej, okay. My się to z wami już żegnamy. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 60 odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. No kolego, żeś mi zniszczył parkour. Mam cię zabić, mam cię zabić. Are you fucking kill me? Dobra, jeżeli wam się odcinek spodobał, naturalnie nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj z wami już żegnam. Myślę, że wam się ten 60 odcinek spodobał, bo był okręt widmo. Było epicko. Trzymajcie się, na razie. Yo, arrr!